A to już trzeci odcinek z gier, które chcę wam pokazać. Są naprawdę spoko, także zostańcie ze mną do końca, a wy jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie zostawcie subika i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam do oglądania. Seasmash VRS to aktualizacja na PlayStation VR 2 kultowej gry zręcznościowej Sega z 2001 roku i Dreamcast Cosmic Smash. Ma teraz wersję demonstracyjną już w PlayStation Store od jakiegoś czasu przed premierą oficjalnej gry 23 czerwca. Oryginalny Cosmic Smash oferował coś w rodzaju futurystycznej mieszanki breakout i squasha, rzucając wyzwanie graczom, aby używali piłki i rakiety do usuwania bloków na końcu długiego pokoju w określonym czasie, z każdym przystankiem na mapie w stylu metra oferującej podjąć nowe wyzwanie. Seasmash VRS opiera się na tym samym podstawowym założeniu i nadaje mu zwrot wirtualnej rzeczywistości, obiecując intuicyjne sterowanie, wykrywanie palców, dźwięk 3D i haptykę, a także grę solo, różnorodne tryby online i kooperację, a także dynamiczny syntezator i ścieżkę dźwiękową. Akcja D-Day toczy się podczas lądowania w II wojnie światowej. Graj w Team Deathmatch, Domination i Battle Royale w meczach dla 32 graczy. Prowadź czołgi, jeepy i ciężarówki na dużych, otwartych mapach, szukając wroga. Gdy D-Day Enhance pojawi się na PlayStation VR 2, gra będzie darmową aktualizacją dla posiadaczy oryginalnej wersji na PlayStation 4. Niestety gra krzyżowa z graczami PlayStation 4 nie będzie możliwa głównie ze względu na zmiany w mapach i trybie Battle Royale, z którym niestety PlayStation VR 1 nie byłby w stanie sobie poradzić. Desperate Vladivostok to akcja Bullet Hell VR w epoce poradzieckiej pełna pierwotnej ultraprzemocy, wściekłych walk i adrenalinowych strzelanin. Zanurz się w świecie, w którym jesteś sam przeciwko wszystkim. Akcja gry to cyberpunk w okresie pierostrojki. Wcielasz się w rolę płatnego zabójcy, czyli innymi słowy mówiąc, torpedy. Okoliczności życiowe zmusiły twojego bohatera do agresywnego działania, torując sobie drogę do zniszczenia politycznej, zorganizowanej grupy przestępczej i jej przywódcy za wszelką cenę. Come on, motherfucker, remember! Done. Looks like that's all. Now it's your turn. Świat Distortion istnieje w wielkim mieście cyberpunkowym w niedalekiej przyszłości. To świat, w którym technologia jest nadużywana, a obywatele są kontrolowani przez myśl od urodzenia. To, co jest prawdziwe, jest niepewne. Postrzeganie rzeczywistości przez społeczeństwo jest nieświadomie kontrolowane przez FA Corporation. Krążą plotki, że odbywa się to za pomocą sztucznych implantów nerwowych, które są inicjowane przy urodzeniu. Implanty są kontrolowane przez główne serwery danych FA Corporation w celu kontrolowania istotnych działań podejmowanych przez osoby fizyczne. Wolna wola i wolność zostały zaprojektowane i rozprowadzone na dużą skalę wśród nas. Działania te wpływają na wszystko od decyzji politycznych, zawodowych i finansowych w całym sektorze implantologicznym społeczeństwa. Odkryj sekrety programu myślowego FA Corporation i zniszcz ich centralną sieć danych zlokalizowaną w dobrze strzeżonej centrali korporacji. Ze względu na różne zniekształcenia, ponowne złożenie części w całość nie będzie łatwe na tej drodze, ale być może przebudzenie kilku kluczowych osób może wytyczyć kurs na nowy etap wolności. We'll be right back.
District M to skater VR, który łączy uzależniającą pętlę rytmicznej gry VR z szaleństwem trzecioosobowej platformówki w stylizowanym świątecznym świecie. Gra jest jeszcze w fazie rozwoju i zostanie uruchomiona z 30 poziomami o rosnącym poziomie trudności, chaosem dla wielu graczy, sztuczkami opartymi na gestach, magicznym otoczeniem i wieloma innymi atrakcjami. Do Not Open to przerażająca, krótka i szybka gra typu Escape Room z perspektywy pierwszej osoby, oparta na przypadkowych kombinacjach puzli i klasycznej mechanice survival horroru. Mike Goreng jest uwięziony w wypaczonej wersji własnego domu. Co się dzieje? Gdzie jest jego żona i córka? Jako naukowiec Mike nie potrafi znaleźć wyjaśnienia tego, co się dzieje, ale jego instynkt podpowiada mu, że jest w poważnym niebezpieczeństwie, a w ciemności czai się coś złego. Będąc na miejscu Mike'a, przeżyjesz napięte chwile, w których twoje tętno przyspieszy. Tymczasem personifikacja winy, którą Mike czuje za zdradę swojej rodziny, będzie próbowała cię złapać w pułapkę. I have to get out of here. No matter how. Kolejna gra to Dropship Commander. Wyląduj swoim statkiem desantowym na osadach w całej galaktyce, aby dostarczyć bardzo potrzebne zapasy kolonistom i górnikom. Twoim zadaniem jest poruszanie się w najtrudniejszych warunkach i pomyślne lądowanie na lądowiskach rozmieszczonych w każdej lokalizacji. Każde lądowanie daje ci punkty. Im trudniejszy spadek, tym więcej punktów zdobywasz, aby zająć miejsce w tabeli liderów. Zaczniesz od kilku łatwych lądowań na Księżycu, a następnie przejdziesz przez jaskinie Marsa, strefę meteorów Merkurego, wulkaniczne pustkowia Wenus, lodowe jaskinie Plutona, a następnie do niebezpiecznej gromady asteroid GC-12. Strzelanka VR Drunk or Dead zanurza cię w postapokaliptycznym świecie, w którym będziesz walczyć niezniszczonymi zombie. Pomoże ci broń i alkohol. Czeka cię ekscytująca i dynamiczna rywalizacja, hordy wrogów, niebezpieczni bossowie i może alkoholu. Bo to jedyny sposób na uratowanie się przed wirusem zombie. It'll make for a long, fun story. It's gonna fucking blow! Engram to gra rytmiczna, która wymaga od gracza użycia wszystkich 10 palców, podobnie jak gra na pianinie, ale jest prostsza. Gra może nie jest całkiem zabawna i fajna, ponieważ jest to eksperymentalna gra służąca do treningu koordynacji ręka-oko, ale naprawdę mam nadzieję, że spodoba ci się chociaż cała jej muzyka.
teraz jedna z gier, na którą wielu z nas czeka. Chodzi oczywiście o Firewall Ultras. Jest to strzelanka zespołowa dostępna wyłącznie na PlayStation VR drugiej generacji. Firewall Ultra to nadchodząca kontynuacja dobrze przyjętej drużynowej strzelanki Firewall Zero Hour, która ukazała się na oryginalnym PlayStation VR 1 w 2018 roku. We have multiple contracts, from solo intel gathering to team strike force operations. Locations are hot, and you were never there. If you're compromised, you're on your own. Are you ready? Firmament to nowa gra logiczno-przygodowa cechująca się złożoną fabułą i zróżnicowanym, rozbudowanym światem. Tytuł został stworzony przez legendarne studio odpowiedzialne za takie bestsellery jak Myst czy Riven. Poznaj historię jednego na pozór opuszczonego świata, ujawniając tajemnice trzech niepowtarzalnych krain i nie tylko. Wyjątkowa steampunkowa estetyka gry zachęca do eksploracji nowych, bogatych światów spod dłuta cenionego studia Cyan Worlds. Firmament to fantastyczna, wizualna uczta pełna wspaniałych, zaskakujących widoków. Tajemnicze krainy sprawiają wrażenie, jakby zostały stworzone w jakimś większym celu, celu, o którym musisz odkryć prawdę w trakcie gry. Kolejna gra to Ghostbusters. Załóż swój plecak protonowy i wkrocz do świata Ghostbusters we wciągającej rzeczywistości wirtualnej. Poprowadź swoją kwaterę główną Ghostbusters w nowym świecie San Francisco i rozwikłaj bogatą tajemnicę w nowym rozdziale uniwersum Ghostbusters. Dzierż kultowy sprzęt, śledząc, wysadzając w powietrze i chwytając duchy w porywających starciach w ramach obszernej i wciągającej kampanii. Idź sam lub jako zespół z maksymalnie trzema przyjaciółmi w trybie współpracy, aby pokonać nowe, upiorne zagrożenie Władcę Duchów. Kontynuuj dziedzictwo Pogromcy Duchów, chroń miasto przed diabelskimi duchami i przeżyj humor i strach z ukochanej serii. Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord, coming in 2023.